O czym tam mieliśmy pogadać? Powiedziałem, że gdzieś tam nie mam kontaktu z Rochem. Nie wiem, z czego to wynika, więc Roch powiedział, że pogadamy. I do rozmowy doszło. Czy zastanawiałem się, czego ty oczekujesz od hotelu. Bo dla mnie, kiedy ja wchodziłem, ty byłeś z Justą i tak dalej, no nie? Wiem. Chcę, żebyś ty mógł mi o tym opowiedzieć. Czy wiesz, że Justy nie ma, a ty idziesz do przodu, no nie? Ja miałem to w głowie, że ja ją zobaczę. A z drugiej strony na Wiktorię się nie otwieram, ja się z nią nie przytulam, nie dotykam. Każdy to widzi gdzieś tam, kto jest blisko ze mną, że ja cały czas mówię o tym okruchu, że mówię o Krzysiu, że to są dwie osoby, na których mi najbardziej tutaj zależy, żeby wróciły. Czyli ja jej mówię, że ja nie wiem, jak ja zareaguję na Justę. No zobaczymy, jak to będzie. Nie ma co jeszcze tak przewidzieć. No jutro ktoś odpadnie. Odpadam no albo ja, albo Patryk. No, to nie jest też tak zawsze pewne, nie? Myślę, że nie będę ryczał, jak ja odpadnę, ale myślę, że będę ryczał bardzo, kiedy Patryk odpadnie. Zastanawiam się nad tym, co ja mam zrobić w relacji z Patrykiem. Ja tylko mogę go przeprosić. No tak, ale on wie, że to jest, będzie tylko przyjaźń. Bo to jeżeli u was może być coś więcej, to nie wiem, nad czym się zastanawiasz. Ale ja się nie zastanawiam. No tylko. I Patryk też się nie zastanawia. Już. To jest prosta sytuacja. Jakby bądź kim jesteś. Patryk dostał ode mnie ten sam protip, a to ona wybierze.